tamtym roku było tak, że było czynne od godziny 10 do 13. Potem była przerwa, bo pan sobie gdzieś szedł i dopiero wieczorem było na tylko dwie godziny czynne, tak? No to bez sensu. Czyli się robi stację bezobsługowe, jak w Szwecji na przykład, czyli podjeżdża się, wsadza się ten, potem się kartą płaci, czy odwrotnie, tak, karta się wsadza i się płaci. I to jest najprostsze. Tylko, że teraz w ogóle nie ma, nie? No ale jak pan próbował? Ja nie, próbowałem, to... było zamknięte, miałem czekać na no gościa, roku. Który przyjedzie w zeszłym roku, ale okazało się, że cena jest na tyle wysoka, że nie ma sensu, żebym czekał, więc mogłem sobie pojechać i zabankować po drodze, czy na Bornholmie, czy w Niemczech i było to skuteczne. A. Oczywiście, we Francji nie ma mariny, gdzie płaci się cashem, wszędzie na kartę i wszędzie bezobsługowo, także można to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy. No tutaj nie. Tutaj niestety, co jeszcze? Czy pan będzie dzisiaj próbował zatankować? Przezornie, wiedząc, że będę w Świnoujściu, zatankowałem na Helgolandzie do oporu, bo wiedziałem, że będę miał tutaj kłopoty z taką czynnością. I to było taniej też. O, zdecydowanie.